ponieważ tutaj jest z moich bardziej ulubionych chwytów. Często do zależnych pytań również i rzutce Piotro. Nawet w kanonach techniki zapaśniczej, to muszę tak mało stronie powiedzieć, jest coś takiego jak Piotr Cukrona. Co prawda ono było wykonywane spod ręki, z charakterystyczny dla mnie sposób. Także mamy swój akcent polski również w kanonach zapasów światowych. Tu w zapasach można sobie właśnie zawsze zobaczyć. To jest to prawie leci, no, kart leci. Dokładnie. Czy niestety nauki będzie? Jeszcze są dwie kategorie wiekowe skończyły. Jeszcze dwie. Do cztery były? Tak, jeszcze kategorie wiekowe to były młodziczki, dziewczyny, trochę starsze, kadetki. I tak samo u chłopaków, nie? Tam dziewczyny skończyły. A będą czekać szansa i ten, mam nadzieję. Runda, Hitler. To już taki zaawansowany, co? Runda, Hitler. Proszę zwrócić uwagę, dynamika. Jak się walczy? Jak się walczy? Zawsze go raz wygrał. I co, przesadzane? No, tam to przesadzane się wyszło. I teraz takie elementy efektowne, czyli runda, Hitler, Sado. Runda. Za to proszę, podtrzymanie. Trzymanie. Prawda jest taka, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będziecie robić, ponieważ zapaśnicy tego rodzaju ćwiczenia robią bez najmniejszego problemu. Proszę, jeden, drugi, trzeci, runda, rzeczywiście. Świetne szkolenie techniczne. Grzesio jakby kurde chciał się poświęcić, a on każdego wszystkiego w ten... No i ta słynna karuzelka. No. Gdzie to zawsze wzbudza zainteresowanie, właściwie podziw, jak to możliwe, głowa w miejscu, a całe ciało kręci się w koło, przejścia w moście i salto do tyłu. Brawo, ogromne brawa! Gratulujemy serdecznie, to jest tak zwane salto mistrza, gdzie mieliśmy okazję oglądać naszych mistrzów olimpijskich po zwycięstwach walk finałowych, gdzie to z radości przyjechali salto, to tylko mogło świadczyć. O ich sprawności, teraz proszę bardzo, nieistotna jest wielkość, taka drobna dziewczynka, a rzuta takimi wielkimi chłopami. I również nasz orzełek też. Proszę. No proszę. Wymiata. Brawo, brawo i ogromne brawa, jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Za to